Cześć kochani, tu Anai. Zapraszam Was serdecznie na nowy film w ramach świątecznego YouTube Hopa. Jak zwykle mamy dla Was bardzo fajną zabawę, bardzo fajne tutoriale, super wspaniałych sponsorów. No i zasady zabawy też pozostają niezmienne. Ja wyświetlam je teraz Wam na ekranie, ale znajdziecie je też w opisie pod filmem. W skrócie, trzeba obejrzeć wszystkie filmy, polubić, skomentować, zasubskrybować kanały wszystkich uczestników Hopa i przygotować pracę inspirowaną jednym z filmów. Ja nie ukrywam, że specjalnie wybrałam sobie ten termin już prawie na koniec naszego Hopa, bo zaplanowałam go sobie tak, że publikacja jest w dniu moich urodzin. Takie małe świętowanie. Postanowiłam przygotować świąteczną dekorację. Mam takiego małego fioła na punkcie shadowboxów i takich różnych małych scenek. I muszę przyznać, że też jednym z moich zachwytów zeszłorocznych już jest kolekcja Little Town ze Snipartu. W zeszłym roku wykorzystywałam te kamieniczki do różnych projektów. No i oczywiście w tym roku jesienią i zimą nie może być inaczej, bo one są wprost stworzone do takich właśnie jesienno-zimowych, wieczornych projektów, bo są wprost stworzone do tego, żeby je jakoś podświetlać. I taki jest też tutaj mój plan. Każdą kamieniczkę staram się zbudować w taki sposób, żeby z tyłu na tylnej ściance zostały jakieś otwory, przez które będę później mogła włożyć światełka, czyli albo wykorzystuję okienka, które już są, znaczy otwory na okienka, które już są, albo wycinam otwór samodzielnie. Okna kamieniczek podklejam kolorową kalką z AB Studio i robię to po to, żeby nie było takich po prostu dziur zionących i żeby nie było później tych światełek widać jakoś tam bardzo wyraźnie i kabelków i tak dalej. A z drugiej strony ta kolorowa kalka dodaje mi, tak wiecie, więcej życia w tych kamieniczkach, że nie jest wszystko jednolite, jak na przykład w przypadku białej kalki, że tak to sobie wymyśliłam. Po sklejeniu kamieniczek pokrywam je białą farbą akrylową, bo po pierwsze chcę stonować kolorystykę, a po drugie stworzyć podkład dla proszków Magical, z którymi będę później te kamieniczki malować. Na farbę dokładam jeszcze pastę pękającą z Rangera, no bo chcę uzyskać efekt spękań. No i oczywiście po wysuszeniu zaczynam zabawę z pyłkami Magicals. Ja bardzo je lubię wykorzystywać do tego typu projektów, bo one, jak sama nazwa wskazuje, są dosyć magiczne. I tak naprawdę z jednego proszku możecie uzyskać kilka, czy nawet kilkanaście różnych odcieni, w zależności od tego, jak dużo dodacie wody, jak dużo dodacie proszku, jak dobrze je wymieszacie ze sobą. Możecie uzyskać nie tylko różne natężenie koloru, ale czasami też bardzo zaskakujące plamy, bo w jednym proszku są wymieszane różne pigmenty, więc jeżeli je wymieszacie bardzo dokładnie, no to wtedy uzyskacie jednolity kolor, ale jeżeli zrobicie to tak byle jak, no to może się okazać, że w kolorze szarym jest niebieski, różowy, żółty i masa różnych ich odcieni. Ja bardzo lubię takie nieoczywiste efekty, więc moim zdaniem to bardzo fajnie wygląda, tym bardziej, że kamieniczki, kamienice, domy mieszkalne zazwyczaj nie są jednolite, no chyba, że dzień po pomalowaniu. Ale z czasem jakieś tam plamy kolorów na pewno się na nich pojawiają, więc wydaje mi się, że to wygląda bardziej naturalnie. Następnie sięgam po biały marker akrylowy i podkreślam niektóre elementy, jak na przykład te wszystkie okienka. Nie chce mi się ich malować farbą, bo wiecie, to jest malutkie, nie chcę się dobawić po prostu. Marker załatwia mi sprawę bardzo szybko.
No i teraz pora na kolejny mój zachwyt, tym razem tegoroczny, o którym już mogliście słyszeć na moim Instagramie albo na ostatnich live'ach, na ostatnim live'ie na Zielonych Kotach. To jest pasta śniegowa, czyli pasta strukturalna, która ma imitować śnieg. Ona jest na tyle rzadka, że tworzy takie fajne zacieki, trochę jak taki, wiecie, lukier spływających z tych kamieniczek, ale z kolei po wyschnięciu jest bardzo fajny efekt taki strukturalny, bo w niej jest jakiś taki piaseczek, no, daje to bardzo fajne takie naturalne wykończenie, wygląda jak prawdziwy śnieg. Ja nakładam najpierw jedną warstwę, a potem po wyschnięciu dokładam jeszcze drugą, żeby to jeszcze urozmaicić i żeby też troszeczkę przykryć plamy koloru, bo no, musicie sobie zdawać sprawę z tego, że takie proszki jak Magicals, one reagują z wodą, więc jak nakładam na nie kolejny mokry produkt, no to oczywiście gdzieś ten kolor może tam reagować i jeszcze przebijać, ale wystarczy to sobie po prostu pokryć jeszcze raz albo zamalować białą farbą. To już do Waszej decyzji. Następnie dokładam jeszcze kryształki lodu. To jest taki produkt, który co roku u mnie się wspaniale sprawdza w zimowych pracach. Bardzo pięknie się iskrzy i dodaje cudownego klimatu. No i teraz sięgam po ramkę. Ja kupiłam sobie taki zestaw przestrzennych ramek w sklepie Tiger. Nie mam pojęcia, czy one są jeszcze dostępne. Szczerze mówiąc, kilka miesięcy temu weszłam do sklepu, zobaczyłam jeden taki zestaw i od razu wzięłam go i miałam w planie, że między innymi taki projekt będę chciała zrobić. Boki ramki maluję farbą akrylową. To jest ciemna, szaro-granatowa farba, którą dosyć często używam, bardzo lubię ten kolor. Natomiast w środku chcę wykleić ścianki papierem. I specjalnie sięgam tutaj po papier, który nie jest świąteczny. To jest papier ze Stampeli z kolekcji Journal. To jest taka bardzo neutralna, romantyczna kolekcja, ale chciałam Wam pokazać, że nie trzeba wykorzystywać koniecznie świątecznych czy nawet zimowych papierów. Możecie tutaj wykorzystać generalnie jasny papier, kwiecisty papier, romantyczny papier, no coś delikatnego raczej, ale naprawdę nie musi to być papier typowo zimowy. Papier przyklejam na wewnętrzne ścianki, na dole nie przyklejam, bo tam będę i tak kładła warstwę śniegu, więc nie ma takiej potrzeby. I na wszelki wypadek zabezpieczam wszystko przezroczystym gesso, bo bardzo je lubię i lubię też wykończenie, które ono daje. No i teraz pora zająć się montażem kamieniczek. Pierwsza rzecz, wywiercam sobie dziurkę. Jeżeli nie macie takiego urządzenia typu Dremel czy cokolwiek innego, to możecie poprosić kogokolwiek, kto ma wiertarkę i jakieś nieduże wiertła, żeby taką dziurkę Wam zrobił. Przez dziurkę przeciągam sobie moje światełka. W ten sposób nie będę się musiała martwić później, gdzie schować kabel i jak go tam zamaskować i tak dalej. Tylko będzie mógł sobie spokojnie z tyłu ten kabel wychodzić i ten pojemniczek na baterię gdzieś tam można przykleić, położyć, cokolwiek, ale no, wygląda to tak bardziej estetycznie. No i zaczynam wkładać te światełka do moich kamieniczek. Tak jak wspomniałam na początku, każda kamieniczka ma z tyłu na tylnej ściance otwór, w który można te światełka włożyć. Przyklejam je sobie wszystkie za pomocą żel medium, a następnie na podłodze, na ziemi, na dolnej części mojej kompozycji kładę sobie grubą warstwę tej pasty śniegowej. Na nią sypię jeszcze takie kuleczki Art Stones i dokładam kolejną grubą warstwę pasty śniegowej. To jest naprawdę gruba warstwa i ona schła kilkanaście godzin, ale w zasadzie w niczym to nie przeszkadza. No wiecie, robicie coś takiego wieczorem, zostawiacie, rano już jest w miarę suche, może nie tak, żeby tam bardzo mocno to przyciskać, ale na pewno tak, żeby dotknąć palcem.
Kolejny krok to jest ozdobienie mojego boksa z zewnątrz. Zaczynam od nałożenia na górę i na boki kleju do złoceń. A jak jest już taki troszeczkę przeschnięty, ale nadal klejący, to nakładam takie metaliczne płatki z pentartu, tworząc taką właśnie metaliczną, błyszczącą powierzchnię, bardzo świąteczną. Wykładam wszystko gąbeczką i zabieram się za ozdabianie. Do ozdabiania używam krążków drewna, plasterków, pomarańczy, cynamonków, anyżu, szyszek i generalnie wszystkich takich różnych, mniej czy bardziej naturalnych wydatków. Takie kuleczki głogu na przykład. Uzupełniam to wszystko mchem. Generalnie wykorzystuję tutaj zasadę, o której dosyć często mówię, czyli używam żel medium, ale używam też kleju na gorąco. Klej na gorąco jakby pozwala mi przykleić coś szybko, a później żel medium, jak to wszystko złapie i porządnie wyschnie, to będzie trzymało bardzo, bardzo, bardzo super porządnie. Jeżeli chodzi o te wszystkie naturalne dodatki, to ja większość z nich kupuję właśnie w sklepie Zielone Koty, a dodaję też różne dodatki, które na przykład sama zbieram w lesie. No, cynamon i anyż, to wiecie, z kuchni można też zorganizować. Dodaję też tutaj taką na przykład wstążkę gnieciucha, żeby jakoś podtrzymać ten klimat świąteczny, żeby to wyglądało trochę jak taki zapakowany prezent. Wiecie, takie różne wizje mam w głowie. Następnie białą farbą akrylową przeciągam krawędzie tych ozdób, te szyszeczki i tak dalej, żeby podkreślić ich krawędzie, ale żeby też dodać takiego klimatu, że to wszystko jest takie leciutko ośnieżone. No i właśnie, tutaj nadchodzi pora na kolejny bardzo ważny element, czyli samochodzik. Samochodzik też oczywiście z jakiegoś sklepu nieskrapowego, natomiast jak go zobaczyłam, to od razu wiedziałam, że jeszcze w tym czerwonym kolorze, że on będzie idealny do tego, żeby wieść choinkę w shadowboxie. No i tak właśnie tutaj dokładnie będzie. Samochodzik dodatkowo też sobie troszeczkę rozbieram farbą i nakładam jeszcze tą pastę śniegową, żeby uzyskać taki efekt, wiecie, że on jest przyśnieżony, a nie, że przyjechał z jakiegoś, wiecie, ciepłego miejsca. Nie, wszystko musi być spójne. Przyklejam sobie tą choinkę, czekam, aż to wyschnie, więc w międzyczasie jeszcze na tej górnej części nakładam sobie miejscami troszeczkę kleju i posypuję takimi błyszczącymi drobinkami ze stamperii. Bardzo je lubię i od kilku miesięcy używam namiętnie. No i tak naprawdę teraz tylko przyklejam ten mój samochodzik. Jak widzicie, on się nam nie do końca mieści, bo nie do końca przemyślałam tą całą kompozycję, ale, znaczy przemyślałam ją, tylko miałam w głowie trochę inny układ kamieniczek, a potem o tym zapomniałam. Ale to nic nie szkodzi, bo samochodzik tak ustawiony pod kątem wygląda nawet ciekawiej, więc przyklejam go, wykorzystując tę samą metodę co wcześniej, czyli żel medium w jednym miejscu, klej na gorąco w drugim. Wszystko samo się przykleja i praca jest już gotowa. No dobra, to już wszystko. Zachęcam Was serdecznie do wzięcia udziału w naszej zabawie. Mam nadzieję, że wszystkie filmy Wam się podobały. Mam nadzieję, że czujecie się zainspirowani, że jeżeli nie mieliście czasu jeszcze wszystkich filmów obejrzeć, to święta i po świętach to będzie właśnie ten czas, kiedy będziecie mogli sobie w spokoju to nadrobić. Życzę Wam przede wszystkim spokojnych, zdrowych świąt, spędzonych w taki sposób, w jaki macie ochotę je spędzać. I życzę Wam też od razu przy okazji wszystkiego, wszystkiego najlepszego na następny rok. Dziękuję bardzo za oglądanie i do usłyszenia wkrótce. Pa, pa!